Dzień dobry. W dniu dzisiejszym chciałem przedstawić porównanie dwóch pianin niemieckiego producenta oraz pianina kompaktowego Yamahy model C. To są wszystko instrumenty w wysokości około 105 do 110 cm. Są one do siebie porównywalne dźwiękowo, częściowo, a częściowo mechanicznie. W każdym razie estetyka obudowy zewnętrzna jest w przypadku ich bardzo zbliżona do siebie. To, co widać na ekranie w tej chwili, to jest odbicie od czarnej powierzchni lakieru poliestrowego. Ja mówię do urządzenia z odbiciem po prostu, żeby udowodnić, jak dobrze jest ten lakier położony, że stanowi on taki swego rodzaju czarne lustro. Prezentowane pianino to Ibach produkcji zachodnioniemieckiej. Instrument ten został przez nas poddany lakierowaniu w lakierze poliestrowym. Pierwotnie był brązowy, ale ponieważ było to wykończenie mało atrakcyjne, postanowiliśmy go poddać uszlachetnieniu. Bardzo podobnie prezentuje się pianino marki August Förster. Jest to instrument wyprodukowany w Niemczech. Ja już o tym parokrotnie mówiłem, że marka ta była również wykorzystywana przez producenta pianin z Czechosłowacji, ale nie należy mylić tych dwóch producentów, tych dwóch rodzajów instrumentów, bo to są istotne różnice w klasie. Lakier też jest zastosowany tutaj poliestrowy, co widać doskonale odbija od swojej powierzchni wszystkie obrazy. Trzeci porównywalny instrument to Yamaha produkcji japońskiej z lat 70. Ten instrument został wykonany w nieco tańszej technologii. Jest to lakier poliuretanowy polerowany. Nie jest to zwykły lakier, tak jak można spotykać u dostawców tanich instrumentów, którzy po prostu malują pistoletem i później jest na powierzchni widoczny tak zwany baranek. Ten lakier też był polerowany, ale z uwagi na to, że jest cieńsza warstwa tego lakieru, w porównaniu z poliestrem on troszeczkę wygląda skromniej, ale tym niemniej całkiem nieźle. Widoczne są takie drobne niedoskonałości w postaci małych kropek. To jest główny mankament. Natomiast odbijanie obrazu, jak widać, jest całkiem na przyzwoitym poziomie. Jeśli chodzi o wnętrze pierwszego z tych pianin, jest ono wyposażone w mechanizm znanego producenta Renner. Jest to w opinii wielu stroicieli i pianistów najlepszy producent. Instrument jest w tej chwili wyregulowany i nastrojony. Prezentację dźwiękową zrobię w następnej kolejności. Wnętrze pianina August Förster jest również tutaj czyste. Jest to instrument szlachetniejszy w porównaniu z Ibachem, dlatego zastosowano tutaj drewno, rdzenie młotków wykonane z gatunków szlachetniejszych, akurat machoń. Charakterystyczne dla tego instrumentu jest to, że zastosowano więcej strun basowych. Tutaj jest taki patent mniej więcej jaki występuje w fortepianach koncertowych Steinwaya, że struny basowe występują nie w parach, tylko w trójkach, w dosyć znacznym tutaj rejestrze. Natomiast pomaga to wyrównać barwę dźwięku w przejściu pomiędzy basem i wiolinem. Jest to praktycznie niesłyszalne przejście, co też świadczy o klasie tego instrumentu. Zaskakujące jest brzmienie basu. Nie wiem, na ile to
urządzenie jest w stanie to przekazać, ale naprawdę instrument pod względem brzmienia basu jest plasowany dużo, dużo wyżej od porównywalnych pianin. W tym instrumencie zastosowany został mechanizm Fleming. Jest to produkcja wschodnio-niemiecka, natomiast produkowana na potrzeby najlepszego światowego producenta fortepianów i pianin, August Förster. Jest to bardzo starannie wykonane i również na ten mechanizm udzielamy gwarancji 5-letniej, tak jak to ma miejsce w przypadku czy Yamahy, czy pianina marki Ibach. Trzecie spośród porównywalnych pianin to Yamaha, najpopularniejszy w tej chwili producent i dostawca w ogóle instrumentów na świecie. Pianino, tak jak mówiłem, jest wyprodukowane w Japonii. Zaznaczam to, żeby odróżnić od instrumentów tanich, produkowanych w mniej zaawansowanych technologicznie krajach Dalekiego Wschodu. Ten instrument jest wyprodukowany w połowie lat 70., dokładnie nie pamiętam, który rocznik, to można łatwo sprawdzić na podstawie numeru katalogowego. Wnętrze tak samo jest tutaj w tym pianinie czyste. Jest to już mechanizm wyregulowany. Pianino było strojone. Cechą charakterystyczną jest dosyć słabe brzmienie rejestru basowego tutaj tych ostatnich stron. Można to porównywać z naszymi kalisjami czy legnicami, może legnicami to przesada, ale tego typu pianinami, czy to Petrov, czy troszeczkę słabszej kategorii, natomiast pozytywem jest to, że mechanizm jest bardzo taki precyzyjny. Niektórzy pianiści bardzo lubią pracę właśnie mechanizmu typu Yamaha, inni z kolei zrzymają się, że jest to mechanizm taki zero-jedynkowy, podobny do pianin cyfrowych, zawężający możliwość odtwarzania niuansów, szczególnie typowych dla muzyki romantycznej. Spróbuję teraz przedstawić różnicę w brzmieniu każdego z tych pianin, wykonując ten sam utwór. Kolejne pianino August Förster. Pora na pianino Yamaha. Ten instrument nie jest jeszcze w 100% nastrojony, ale nie należy się tym przejmować, bo zawsze przed wyłożeniem instrumentu jest on strojony indywidualnie w przeddzień samego wyjazdu. Oto jak brzmi.
Tą krótką prezentacją chciałem zademonstrować różnice, jakie mogą występować pomiędzy poszczególnymi instrumentami, które z pozoru niewiele się między sobą różnią, natomiast od strony technicznej i od strony dźwiękowej mogą mieć różne właściwości. Mam nadzieję, że sprzęt, którego Państwo używają, nie zniekształci tego brzmienia i kompresja przy pomocy YouTube też nie spowoduje tego, że cały materiał, który zarejestrowałem na profesjonalnym rejestratorze estradowym, nie zostanie to przekłamane. Dziękuję za uwagę.